program Michał Rachoń, jedziemy. Przypomnijmy, dziś z nami komentują Agnieszka Siewieryniuk-Maciorowska, Wojciech Mucha, Wojciech Szymczak, a z nami jest również gość polityczny, pan profesor Krzysztof Szczucki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Prawo i Sprawiedliwość, były minister edukacji, były szef Rządowego Centrum Legislacji, kandydat w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Miejsce numer dwa, województwo kujawsko-pomorskie. Panie ministrze, jak pan patrzy na tę operację, którą w tej chwili medialno-polityczną rozpoczyna Donald Tusk, polityk, który własnoręcznie złożył podpis pod umową, czy pod zgodą na podpisanie umowy o współpracy ze służbą specjalną Władimira Putina i pod którego okiem odbyło się ponad 100 nierejestrowanych spotkań FSB, SKW, dziś twierdzi, że rosyjskie wpływy w Polsce należy badać, patrząc na ministra obrony narodowej rządu Prawa i Sprawiedliwości, twórcę KOR-u, bohatera Solidarności, likwidatora WSI Antoniego Macierewicza. To mi wygląda, panie redaktorze, na taką zaplanowaną, przemyślaną akcję dezinformacji, wprowadzania chaosu, odwracania kota ogonem i to operację, mówię to bez przesady, w którą zaangażowani są byli funkcjonariusze służb specjalnych. Ta wypowiedź z radiowej Trójki, gdzie generał Dukaczewski mówi, że on też, jak rozumiem, będzie wybierał członków do tej rzekomej komisji, która ma powstać. Pokazuje, nawet do pisania raportu, bo to trochę tak wygląda. Tak, bo on ma zebrać wszystko w całość. To, co ci wyrobnicy gdzieś tam, prawda, przygotują, tak nazwał oficerów służb i cywilnych i wojskowych, a on pewnie z innymi wybitnymi postaciami tamtych czasów, wybitnymi oczywiście cudzysłów, będzie ten raport składał. To pokazuje, że to jest taka operacja, która ma zdyskredytować problem współpracy z Rosją, ma zniechęcić Polaków do zagłębiania się w to, o czym mówimy od lat, że to w czasach rządu Donalda Tuska ten reset był realizowany, była bliska współpraca, są na to dokumenty. I znowu, panie redaktorze, bez przesady powiem, jak o tym myślę, to mi się nasuwają lata 40, 45, 46, 47 rok, gdzie ówcześni rządzący komuniści też odwracali kota ogonem i po to, żeby na przykład zdyskredytować polskich patriotów, nazywano ich faszystami. Tak teraz tych, którzy od lat przestrzegają przed Rosją, przed współpracą z Rosją, jak świętej pamięci Lech Kaczyński, przypomnę Tbilisi, przypomnę Westerplatte 2009 rok, jak Jarosław Kaczyński, który nawet w tej sprawie pisał listy otwarte, to tych ludzi, Antoni Macierewicz, tutaj wspomniany, wybitna postać, też polski patriota, człowiek, który jest nieugięty w walce o polskie sprawy, tych ludzi próbuje się określać mianem współpracowników Rosji, bez żadnych podstaw oczywiście, rzuca się takie oskarżenia bezpodstawnie, a mówią to ci, którzy właśnie odpowiadają za zbliżenie z Rosją, taką, jaką ona była i taką, jaką ona niezmiennie jest. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo cała ta operacja rozgrywa się i odbywa się w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej. Kampanii wyborczej, która dla Platformy Obywatelskiej jest niewątpliwie trudna. No, mamy do czynienia z całą masą informacji, no, przewidywanych w pewnym sensie, ale mimo wszystko, tak mi się wydaje, szokujących. No, kwestie dotyczące likwidacji całej masy inwestycji ważnych dla Polaków, od spraw polityki morskiej, portów, poprzez Centralny Port Komunikacyjny, poprzez inne inwestycje, w które polski rząd był zaangażowany. Jednocześnie no, mamy poważne problemy gospodarcze i spadające wskaźniki ekonomiczne. No, mamy problem wzrastających cen. No i w tym momencie Donald Tusk wychodzi z historią, no, która jest tak bezczelna, że trudno przejść obok niej obojętnie i trudno jej nie sprostować, a jednocześnie ona angażuje czas, który jest potrzebny politykom w kampanii wyborczej. I w którym momencie wychodzi, panie redaktorze, w Sejmie? W momencie, kiedy powinien był jako premier bronić swojego ministra, panią minister Hennig-Kloskę. My złożyliśmy wniosek o uchwalenie wotum nieufności. Nie był w stanie jej bronić, nie chciał jej bronić, nie da się jej bronić. Minister podwyżka, minister kolejna wpadka, bo ona co rusz zmienia wersję. W zasadzie prowadzi do tego, że będą w Polsce bardzo wysokie podwyżki za energię i za gaz, a pewnie niebawem także za wodę. Więc on wychodzi, zaczyna tę akcję dezinformacyjną. To jest takie typowe socjotechniczne działanie Donalda Tuska, żeby odwrócić uwagę. Nie idzie w sondażach. Polacy są wściekli na to, że ta koalicja likwidatorów nie realizuje obietnic kampanii wyborczej. Bronisław Komorowski niedawno mówił, że przecież
też należy ludziom. Ludzie lubią, jak im się obiecuje, później można tego nie realizować w jednej ze stacji radiowych. To jest właśnie ta polityka. Naobiecywano, teraz się nie realizuje, przy czym ludzie wcale tego nie lubią. Ludzie chcą polityków wiarygodnych. No to trzeba odwrócić uwagę. Proszę zobaczyć, że to nie tylko kwestia wpływów rosyjskich, ale Donald Tusk teraz w ogóle kreuje się na takiego polskiego Chucka Norrisa i on tutaj będzie walczył o bezpieczeństwo, zabiegał o wschodnią granicę, tworząc, wierząc w to, że ludzie nie pamiętają tego, co działo się jeszcze niedawno, kiedy my stawialiśmy ten mur, to przecież wszystko może, ludzie pamiętają. A może ze względu na to, że w tej chwili no, Donald Tusk wychodzi i mówi, będę bronił polskiej granicy, może w tym polityku zaszła pewna zmiana. Może on w tej chwili uważa, dopiero kiedy został premierem, kiedy spojrzał na dokumenty, to przejrzał na oczy i zobaczył, no faktycznie jest prowadzona operacja hybrydowa przeciwko Polsce ze strony Federacji Rosyjskiej i Białorusi. No i po prostu wcześniej nie wiedział. Wcześniej może naprawdę mu się wydawało, że ci ludzie, którzy znajdowali się przy granicy, to byli ludzie, których trzeba wpuścić i potem zobaczyć, kim oni są, parafrazując słowa jednej z pań poseł. Zachodzi pewna zmiana, panie redaktorze, ale inna, że ta zmiana jest równoległa czy analogiczna do zmian w sondażach i do opinii publicznej. Ja bym uwierzył w jakąś taką ideową zmianę Donalda Tuska, gdybym nie pamiętał chociażby tego słynnego zdjęcia już sprzed lat, kiedy z żoną siedzi przy domowym ołtarzyku, a wiemy, jaki dzisiaj jest jego stosunek do kościoła i do religii. No, a ta zmiana zachodzi zawsze wtedy, kiedy jego zdaniem jest ona korzystna dla wyników w sondażach czy wyników wyborczych jego partii politycznej. Nie ma w tym człowieku i w tym rządzie, bo to nie tylko on, to cała ta ekipa, nie ma jakiejś takiej idei, wizji Polski, jaką ona ma być za kilka lat, za lat kilkanaście, a powinna być silna, dumna, poważna, godna, bezpieczna, taka, do której my dążyliśmy, mam nadzieję, niebawem będziemy mogli znowu to robić. To jest tylko chęć utrzymywania władzy dla niej samej. To jest chęć budowania bliskich relacji z jego patronami na Zachodzie, żeby byli zadowoleni z misji, którą wykonuje. I tak też jest w tej sprawie. No nie może być tak, że jeszcze 2-3 lata temu wzywa do wpuszczania razem ze swoimi towarzyszami z Platformy Obywatelskiej wszystkich przez wschodnią granicę. Mówi o biednych kobietach i dzieciach, które tam koczują. Dzisiaj nagle mówi o agresywnych mężczyznach, którzy przez tę granicę się przydzierają. To akurat jest prawda. To są agresywni mężczyźni. No, ale, tylko on nie mówi tego, panie dlatego, pośle, że tak jest. To stawia Prawo i Sprawiedliwość w bardzo trudnej sytuacji, bo ja pytałem o to już kilkukrotnie. To jest przypadek, który opisywany był pod koniec lat 90., na początku lat 2000 w podręcznikach politologicznych. Tony Blair był taki brytyjski polityk, który wygrał wybory po całych latach dominacji brytyjskich konserwatystów na tamtejszej scenie, przyjmując, a był politykiem lewicowym, przyjmując w zasadzie całą platformę, przepraszam za słowo, polityczną konserwatystów i powiedział, że to on w zasadzie teraz jest konserwatystą i przyjął wszystkie najważniejsze punkty programu konserwatystów, wygrał wybory. Brytyjskie media i politolodzy nazwali to strategią kradzieży ciuchów. Czy nie macie wrażenia, że Donald Tusk kradnie wam w tej chwili ciuchy? A czy on usiłuje kraść? Mówię to jako specjalista z zakresu prawa karnego. To jest usiłowanie, ale usiłowanie bardzo nieudolne. Chociażby dlatego jesteśmy dzisiaj na antenie Republiki, że państwo w swojej stacji bardzo umiejętnie, korzystając z materiałów archiwalnych, w programach informacyjnych zestawiacie Tuska sprzed roku, sprzed 2 lat, sprzed 3 lat, kiedy mówił o sankcjach za niewpuszczanie migrantów, kiedy jego koledzy mówili, że trzeba wszystkich wpuścić jak leci, później się zobaczy, kim oni są, z dzisiejszymi wypowiedziami. Polacy są mądrymi ludźmi, wcale nie mają sklerozy, a jeszcze jeżeli im się przypomni właśnie te materiały archiwalne, to widzą, że to wszystko jest wielkim kłamstwem i nie wierzą w to, że ten człowiek nagle będzie w stanie bronić naszego bezpieczeństwa. Tym bardziej, że liczne jego pomysły wpisują się w ten nurt zachodnioeuropejski kwestionowania NATO. Te wszystkie pomysły stworzenia z Unii Europejskiej jakiegoś sojuszu obronnego, zupełnie nierealne i fikcyjne, są po to, żeby zdyskredytować NATO, bo być może w Stanach Zjednoczonych, wiele na to wskazuje, wygra Donald Trump, więc już Europa Zachodnia się przygotowuje na budowanie jakiejś fikcyjnej alternatywy. Przypomina mi się znowu NATO bis z początku lat 90. Wczoraj słyszeliśmy na antenie TVN24, że polski premier twierdzi, że to w ogóle on jest autorem koncepcji europejskiej tarczy obronnej, czy europejskiej kopuły, jak to się w tej chwili nazywa, co muszę powiedzieć, dla mnie też jest w pewien sposób, no, mógłbym powiedzieć, że mnie
mnie to bawi, no gdyby nie to, że to sprawa jest bardzo poważna, ponieważ w roku 2008, kiedy Donald Tusk rozmawiał z Władimirem Putinem, kiedy Radosław Sikorski rozmawiał z Siergiejem Ławrowem, a tematem dyskusji była amerykańska tarcza antyrakietowa i amerykańska baza w Polsce, to jako koncepcja rosyjska między innymi pojawiały się propozycje stworzenia europejskiej tarczy antyrakietowej, europejskiej tarczy, która byłaby alternatywą dla tarczy amerykańskiej. I to jest projekt, który w 2008 roku był na poważnie dyskutowany, przedstawiany jako opcja druga, opcja inna niż ta, którą chcieli w Polsce zrealizować Amerykanie. To nie jest nic nowego. Dziś Donald Tusk mówi, że to jest jego pomysł, a to jest sprawa, o której dyskutował już z Władimirem Putinem w 2008 roku. No tak jak jego pomysłem, czy ich pomysłem jest 500+ i 800+, o tym słyszymy, że to jest ich sukces. Teraz ich pomysłem jest europejska tarcza obronna. Zresztą uważam, że w takim kształcie, jaki jest teraz proponowana, ona jest ryzykowna i niebezpieczna. Ona powinna być komplementarna wobec systemów obronnych NATO, a nie wobec nich alternatywna. A czy Donald Tusk jest w stanie nam próbować wmówić wszystko i powiedzieć wszystko? I w to nawet może ktoś by uwierzył, gdyby nie te wszystkie materiały archiwalne, które mamy. Nie jego spacer po Molo w Sopocie z Władimirem Putinem. Nie przecenia pan znaczenia tych rzeczy. Ja oczywiście sam przypominam te rzeczy, bo uważam, że należy je przypominać i że nasi odbiorcy, nasi widzowie mają prawo mieć do nich dostęp. Ale czy to nie jest opowieść, w której Donald Tusk mówi, no może kiedyś tak robiłem, ale teraz robię inaczej, teraz jestem innym człowiekiem i teraz zupełnie co innego. Teraz są inne czasy, teraz kim innym jest Władimir Putin, teraz są inne, jest inna rzeczywistość i ja jestem inny, mówi Donald Tusk. Problem tylko w tym, że Władimir Putin wcale nie jest kimś innym i wtedy, kiedy dochodziło do resetu z Rosją, to już byliśmy po ataku na Gruzję, byliśmy po różnych innych konfliktach, zamachach, które miały miejsce, morderstwach politycznych, więc nie da się wmówić, że on jest kimś innym, nie da się wmówić, że Donald Tusk jest kimś innym. Ludzie w pewnym wieku już się tak szybko nie zmieniają, nie zmieniają się, tak jak on próbuje nam mówić o 180 stopni. A poza tym, panie redaktorze, co myślę przede wszystkim Polaków interesuje, to także, i to zupełnie normalne, ich sytuacja finansowa, gospodarcza, ich portfele, ich wydatki. I nie wiem, jak bardzo Tusk tutaj będzie prężył muskuły, to nie zmieni faktu, że za chwilę Polacy zaczną płacić 50% więcej za energię, za gaz. Po prostu nie są w stanie poradzić sobie z podstawowymi problemami. Nie uchwalają ustaw, nie piszą ustaw, tylko kreują, bo nawet nie chodzi o szukanie, ale kreują haki na nas, na poprzedników, wyszukują we wszystkich urzędach jakiś podstaw, żeby mówić o rzekomych naszych błędach czy zaniechaniach, chociaż to jest nieprawda, po to tylko, żeby przykryć swoją nieudolność. I ta cała historia z Rosją, przecież taką, panie rektorze, jeszcze jeden wątek. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich, ustawa obowiązuje. Odwołano, zresztą to był bardzo poważny błąd, odwołano dobrych ekspertów, no ale dobrze, Sejm odwołał, to byli ludzie przez Tuska znienawidzeni, ale co stało na przeszkodzie, żeby przez ostatnie kilka miesięcy powołać nowy skład komisji? Nie, nagle Tusk teraz będzie tworzył jakąś nową komisję, tylko po to właśnie, żeby odciągnąć naszą uwagę od własnej i swojego rządu nieudolności. Być może jest to kwestia kształtu tej komisji, tego, że ustawa przewiduje. Przypomnijmy, no w tej komisji byli ci ludzie, którzy byli, bo ówczesna opozycja, której politycznym liderem był Donald Tusk, zrezygnowała z wysłania swoich przedstawicieli do tego ciała. No a jeśli będzie tak, jak zapowiedział to wczoraj Donald Tusk, że to on powoła to rozporządzeniem czy decyzją osobistą premiera w ramach jakiegoś innego ciała, to nie będzie miał związanych rąk na przykład obecnością, nie wiem, czy pan profesor miałby ochotę, no ale na przykład pana profesora czy kogoś innego z Prawa i Sprawiedliwości, który mógłby wejść w skład takiej komisji. Lepszym kandydatem będzie generał Dukaczewski, oczywiście jego koledzy. Oni na pewno wyjaśnią wszystkie wpływy rosyjskie. Proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że ten raport cząstkowy, który przedstawiła komisja z udziałem między innymi pana profesora Cęckiewicza, on nie został merytorycznie skrytykowany. Jakby nikt nie wszedł z nim w realną polemikę, tylko próbuje się mówić, że to byli ludzie jakoś powiązani z Prawem i Sprawiedliwością. No to jest kolejny dowód na to, że ten pomysł realnego i rzeczywistego zbadania, mówiąc językiem młodzieżowym, wpływów rosyjskich trzeba zaorać.
i właśnie przykryć go taką fikcyjną, rzekomą komisją, która potwierdzi, że no, Donald Tusk jest polskim patriotą. Ja przypomniałem sobie, że pan profesor Szczucki nie mógłby być, zdaje się, w tej komisji, bo ostatecznie, zdaje się, przeszła poprawka, posłowie nie mogą być członkami tej komisji, dlatego tam nie było polityków. Panie ministrze, to na koniec chcę w takim razie spytać o jeszcze jedną rzecz. Perspektywa dotycząca Zielonego Ładu, perspektywa dotycząca tych radykalnych podwyżek cen energii, w zasadzie wszystkich produktów, dóbr i usług, z których korzystamy, narzucona przez Unię Europejską. Zakładając, że uda się na przykład panu być posłem do Parlamentu Europejskiego w przyszłej kadencji, w jaki sposób chciałby pan doprowadzić do tego, żeby wycofać obowiązywanie tych przepisów? One przecież przeszły już przez Parlament Europejski, są już na innym etapie. Parlament Europejski w tej sprawie podjął już decyzję. Ja myślę, że trzeba tam wykonywać taką bardzo organiczną i systemową pracę przekonywania, że te pomysły są złe nie tylko dla Polaków, ale także innych narodów europejskich, że to jest ideologia, która nie ma pokrycia w rzeczywistości, w danych faktach. Organizować konferencje, seminaria, wystawy, jakieś zespoły w Parlamencie Europejskim, żeby pokazywać po pierwsze, że sam problem ocieplenia globalnego jest wątpliwy. Tutaj niedawno na państwa antenie przecież był ciekawy film dokumentalny na ten temat. To po pierwsze, ale i po drugie przekonywania, że rezultaty tych aktów prawnych będą złe dla obywateli. Ludzie się budzą, rolnicy się budzą w całej Europie i protestują, nie tylko w Polsce, i nie przyniosą wcale skutków w postaci zmian pozytywnych, klimatycznych w świecie, bo to nie Unia Europejska jest głównym emitentem CO2. Więc myślę, że takie dobre przygotowanie, racjonalne przekonywanie i też dążenie do tego, żeby właśnie coraz więcej obywateli wywierało presję na swoich europosłów. Chociaż, panie redaktorze, trzeba tu wprost na koniec powiedzieć, że jeżeli w Europie nie odsunie się od europejskiej władzy, tego mainstreamu Europejskiej Partii Ludowej i socjalistów, to trudno będzie o realną zmianę. Czas, żeby Europejczycy się przebudzili, wybrali przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, którzy chcą zatrzymać to szaleństwo. O czym na antenie Telewizji Republika mówił profesor Krzysztof Szczucki. Dziękuję uprzejmie. Były szef Rządowego Centrum Legislacji, były minister edukacji i nauki. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy, jesteśmy na antenie Domu Wolnego Słowa Telewizji Republika.